siemanko, pokażę nowe kopiowanie od znajomych, mimo że tam to cały czas działa, to co robimy off radara przy tym w klubie nocnym, no ale tutaj jest też inna metoda, zwłaszcza dla tych, którzy są na pewno tacy, którzy nie mają klubu nocnego na przykład. No potrzebujemy, no jak to przy kopiowaniu od znajomych bywa, no mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów, tam już umieszczone auto na straty. No wasz znajomy też potrzebuje mobilne centrum operacyjne. Teraz tak, wsiadamy do auta na straty, no wzywamy je tutaj, czy zapraszamy znajomego do bunkra, to tam bez różnicy, bylebyśmy obaj byli razem w bunkrze. Czyli no ja tu miałem akurat swoje auto na zewnątrz, znajomy tam już podstawił mi swoje, które będę od niego kopiował. Wjeżdżamy do bunkra i w bunkrze tak, nasz znajomy będzie... Nasz znajomy kliknie sobie start, przejdzie na ten sklep z kartami Shark. PlayStation Store czy sklep Xbox. Czyli podjeżdżamy pod mobilne centrum operacyjne, tak żeby była opcja D-padu w prawo. Znajomy przechodzi na ten sklep z kartami. My wtedy dajemy D-pad w prawo, go wyrzucić z samochodu. Cofamy kawałek, a znajomy może już wyjść z tego sklepu. Tylko stanąć teraz musi tutaj koło mobilnego, tak żebyśmy my mieli opcję D-padu, opcję wejdź sam albo wejdź ze znajomymi, a znajomy teraz odpala nam szybką akcję, na przykład rzutki ze znajomymi w sesji. I my będziemy do niego dołączać i tu jest taki sposób. Na Playu sesja dla zaproszonych, znajomy nie musi zamykać tego dobierania graczy. Xbox, jak będziemy do niego dołączali, dostaniemy pierwszy komunikat. Znajomy musi wejść w zakładkę szybka akcja, żeby zamknęło mu dobieranie graczy. I teraz tak, my do niego dołączamy. Pierwszy komunikat potwierdzamy, wtedy Xbox właśnie znajomy anuluje dobieranie graczy. Pod pierwszy potwierdzamy, na drugim czekamy około 3-4 sekund i potwierdzamy ten drugi. Tu miałem nieudaną właśnie próbę, czyli jeszcze raz dołączam do znajomego, klikam dołącz do gry, pierwszy potwierdzam, na drugim czekam 3-4 sekundy, znowu go potwierdzam, tutaj znowu mi nie wyszło, znajomy będzie mnie widział i teraz dopiero zajarzyłem ten drugi komunikat. Ja potwierdzam dwa razy X albo dwa razy A, żeby potwierdzić to wejdź sam do mobilki. Czyli pierwszy potwierdzam, drugi sobie czekam 3-4 sekundy i go potwierdzam dwa razy. I teraz tak, ja powinienem zniknąć znajomemu z bunkra i znajomy powinien zniknąć z mojego bunkra. Mimo że jesteśmy w tym samym bunkrze, nie widzimy siebie, tak powinno być. Tak samo jest ten, to jest ten początek, jest tym samym sposobem co przekazywanie tam modów na Avengera znajomemu, czy przekazywanie modów z mobilki i z przyczepki przeciwlotniczej znajomemu. Także to jest do obejrzenia OPEI, może on tam lepiej wyjaśnił jak to dołączać właśnie tu przy mobilnym, czy tam chyba opcji pokazywał z Avengera, to powklejam najwyżej linki do tych filmików. No i teraz tak, wychodzimy obaj na zewnątrz. Wzywamy swoje mobilne centrum operacyjne. Zależy komu gdzie się zrespi. No, ja miałem swoje blisko znajomego, te drugie okienko trochę dalej, to go podwiozłem, bo on już wtedy nie może używać swojego pojazdu osobistego. On wezwał, teraz ja wychodzę, ja wzywam mobilne. No i tak, znajomy teraz do swojego mobilnego centrum operacyjnego, a my do swojego. No i no, ale że tutaj zrespiło się daleko, no go podwiozłem. I wtedy on u siebie w mobilnym centrum operacyjnym wysyła nam zaproszenie do swojego mobilnego. My podjeżdżamy pod swoje mobilne centrum operacyjne, otwieramy to zaproszenie na jedno kliknięcie i równocześnie klikamy. Na Xboxie jest to A i RT, na PS4 jest to Xbox i R2, czyli po prostu na jedno kliknięcie przyjmujemy zaproszenie i dodajemy gazu równocześnie. Wtedy powinno nas w
wciągnąć do mobilnego razem z samochodem, który kopiujemy. No jeżeli nie wyszło, trzeba powtórzyć kroki wszystkie tam od bunkra, w środku. Czyli tak, znajomy mi tu wysyła zaproszenie do swojego mobilnego centrum operacyjnego, ja je otwieram na jedno kliknięcie i od razu daję gaz i X lub gaz i A. Czyli otwieram równocześnie gaz i X. Znajomy widzi, że spadło mu auto, które już jest moje, czyli się kopiowanie udało. Jeżeli by nas wciągło do... No niestety, nie, wciągło nas do mobilnego znajomego bez samochodu, to trzeba powtórzyć to już od kroku w bunkrze. No jest to, no cały czas mówię, działa tamto kopiowanie przy tym z klubem nocnym, no, które jest lepsze, szybsze, jeżeli chce się dawać znajomym kilka pojazdów, a to jest takie no nowe, ale mogą skorzystać na przykład nowi gracze, którzy nie mają jeszcze na przykład tego klubu nocnego. Że no jest coś nowego. Pozdro.